kierujący Renault Megane, 27-letni mieszkaniec tego regionu na łuku jezdni, stracił panowanie nad autem, które wyniosło, postawiło w poprzek. Mężczyzna ten swoją podróż skończył na chodniku, którym przemieszczały się cztery osoby. Trzech piętnastolatków, z których dwóch prowadziło rower, oraz 43-letnia kobieta. Wszystkie te osoby zostały przetransportowane do szpitala. Chłopcy do placówki zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim, zaś kobieta do Drezdenka. Ich los, teraz ich zdrowie zależy przede wszystkim od medyków. Kilku z nich ma obrażenia ciężkie, są połamani. No, skrajna nieodpowiedzialność ze strony 27-letniego mężczyzny, który do tego auta w ogóle nie powinien wsiadać, ponieważ wcześniej spożywał alkohol i to bardzo dużo, bowiem policjanci już tutaj na miejscu przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który dał wynik pozytywny. Mężczyzna ten w swoim organizmie miał ponad 0,5 promila alkoholu.